Jeżeli chodzi o plastykę nosa, to obejmuje ona kilka elementów. Po pierwsze, korekta przegrody, jeżeli po urazie lub też na skutek wrodzonych deformacji przegroda powoduje zwężenie nosa wewnętrznego, tych przewodów nosowych i utrudnienie oddychania, wówczas można to skorygować operacyjnie. I w zasadzie nie ma tu innej metody jak operacyjna, żeby przywrócić drożność nosa. Czasami po urazie albo też na skutek różnych zmian wrodzonych możemy spotkać się z deformacją nosa zewnętrznego. Na przykład nos jest zbyt długi, albo jest skrzywiony po urazie, albo mówimy o tak zwanym garbie. Te deformacje, jak i inne, można także skorygować w czasie jednego zabiegu. Te osoby, które można powiedzieć, no nie są zadowolone ze swojego nosa, mogą zgłosić się do operacji, mogą poddać się operacji, w zasadzie niezależnie od wieku. Przebieg pooperacyjny, przynajmniej z doświadczeń własnych, jest stosunkowo dobry, ponieważ operacja wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, a pod koniec operacji nos jest znieczulony miejscowo. Tak więc po zakończeniu znieczulenia ogólnego leki, które działają miejscowo, działają przeciwbólowo jeszcze wiele godzin. Również po operacji zakłada się opatrunki, część to opatrunki zewnętrzne, czasami nawet gipsowe, oraz część to opatrunki wewnętrzne, tak zwana tamponada nosa. Tamponadę nosa usuwa się różnie, dwa dni po operacji. Należy pamiętać, że nos modeluje się po zabiegu jeszcze wiele miesięcy, także o ostatecznym kształcie nosa można mówić dopiero po wielu miesiącach. Niektórzy twierdzą, że ostateczny kształt uzyska się dopiero po okresie roku czasu. Bardzo ważne jest, aby po operacji nosa przestrzegać ustalonych zaleceń i pielęgnować nos zgodnie z zasadami. Stosować odpowiednie leki, maści, płukanie nosa, tak żeby śluzówka w nosie nie wysychała, żeby była odpowiednio nawilżona. Jeżeli chodzi o cięcia chirurgiczne, większość cięć wykonuje się wewnątrz nosa, także na zewnątrz nie ma żadnych blizn. Czasami jedyną blizną to jest blizna po cięciu na słupku nosa, to jest kilka milimetrów dosłownie, ale w ułożeniu twarzy, tak jak rozmawiamy twarzą w twarz, słupek jest położony poziomo, więc praktycznie ta blizna jest niewidoczna.